Cześć, witajcie na kanale Jest Taktycznie. Witam Was w kolejnym odcinku, zdaje się szóstym, poświęconym grze planszowej Tichwin 1941-42, scenariusz pierwszy, niemiecka ofensywa w kierunku Tichwina. Będzie to prawdopodobnie ostatni odcinek. Jak wiecie, z poprzedniego dokonała się tutaj decydująca bitwa na północy w rejonie Wołchowa. Wołchow co prawda jeszcze jest sowiecki, natomiast jest kwestią tej lub następnej tury, żeby ten stan rzeczy uległ zmianie. Tutaj na wschodzie dwa zgrupowania prą cały czas w kierunku Tichwinu, ale myślę, że kiedy już tutaj całe tutaj te zgrupowanko upora się z tymi dwoma sowieckimi jednostkami, pomoc, która nadejdzie od północy, definitywnie złamie sowiecki opór. Chociaż ten to są siły, które mogą opóźniać, to nie są siły raczej, które mogą powstrzymać te dwie dywizje niemieckie, które prą w kierunku Tichwina. Także mamy w tym momencie 30 października 1941 roku. Któraś tam już, nie mam toru tur, więc ciężko powiedzieć, która. Natomiast jest 30 października. Zaczynamy. Okej. Okay. Starcia 30 października rozstrzygniemy sobie najpierw na północy. Tak wygląda sytuacja w ogóle po ruchu Niemców. Towarzysz Feduiński, sowiecki generał, dostał się do niewoli, wzięty przez 424 Pułk Piechoty ze 126 Dywizji Piechoty Wehrmachtu. Po prostu dywizja stała tutaj, doszła na 4 punkty ruchu. Towarzysz marszałek, czy tam generał, nie pamiętam, czy Feduiński, pewnie był generałem, marszałkiem na pewno jeszcze wtedy nie był. Nieopatrznie po prostu został bez osłony, dostał się do niewoli, cześć czołem, czuwaj, do piekła, można powiedzieć. I tak, zanim przejdziemy do rozstrzygania starć, dziękuję Marcinowi Przychockiemu za zwrócenie mi uwagi, że faktycznie niemieckie sztaby mają zasięg dowodzenia 4, ale sowieckie mają zasięg dowodzenia 3. Jest to tyle cenna uwaga, że w niektórych bitwach tutaj będzie miało to znaczenie, ponieważ jeden stag będzie dowodzony, a drugi już dowodzony raczej nie będzie. Także tu mamy trzy bitwy na północy. Też była taka mała uwaga od Chrisa, żeby zrobić nagranie, w jaki sposób oblicza się, w jaki sposób przeprowadza się starcia. Ale to myślę, że gdzieś nagramy sobie jakieś, być może kiedyś, jak będzie taka potrzeba, naprawdę szeroka, piszcie w komentarzach jakiś tutorial odnośnie właśnie ruchu, walki i różnego rodzaju innych parametrów. Generalnie, kto gra w gry planszowe, ten łapie te zasady, bo są bardzo proste. Zlicza się siłę atakującego, dzieli się przez siłę obrońcy, wprowadza się modyfikatory. Ja to wszystko chyba omawiałem na którymś z filmów, nie pamiętam teraz, ale mówię, gdyby była taka potrzeba, piszcie w komentarzach, nie ma problemu, dla mnie to jest, jak to się mówi, małe piwo przed śniadaniem, zrobimy taki tutorial i wszystko tam dokładnie opiszę. Dobrze, najpierw bitwa o Wołchow, tutaj jest stosunek sił 1:1. Nie jest to zbyt dużo, ale już powoli możemy skubać obrońcę. Może się uda go zmusić do wycofania, przez co będzie miał trochę pod górę. I tak, dowodzenie mamy, czyli mamy minus 1 do rzutu, czyli jest 3 minus 1 to jest 2, 2 na 1:1 to jest B2 i sprawdzamy straty dla atakującego. Jest 3, więc nikt nie ponosi strat. I musi się Sowiet wycofać o 2, a że tego nie może zrobić, musi ponieść 2 poziomy sprawności straty i to są te 2 poziomy, które są niszczone. Wołchow jest zdobywany. 3 punkty zwycięstwa dla niemiaszków. I robimy tak, tak. Ponieważ po eliminacji możemy zająć heks i ruszyć się o jeszcze jeden. Tu zrobimy sobie wejście i tu zrobimy sobie wejście w ten sposób. W sumie nawet możemy zrobić tutaj tak. O. Chociaż nie, wy nie możecie tutaj wejść. Wy możecie wejść tu. Ponieważ jesteście wojskami zmotoryzowanymi, a tu są bagna. Te bagna naprawdę bardzo mocno tutaj utrudniają Niemcom życie. No ale taki teren, takie walki. Dobra, idziemy dalej.
tutaj dowodzeni jesteśmy, więc mamy minus 1 do rzutu. Sprawdzamy, czy Matthias już się obudził z zimowego snu. Wybudził się. Jedyneczka, czyli mamy minus 2 do rzutów. 7 do 1, minus 2 do rzutu. 5 minus 2, 3. 3 przy 7 do 1. B4 i sprawdzamy straty dla jednych i drugich. Mamy różnicę 1, nikt nie ponosi strat. B4, tak? Czyli 4 poziomy sprawności bojowej straty. Czyli mamy... Raz. Dwa. Trzy, cztery. Chociaż nie. Trzy. I zniszczymy tą artylerię. Ona tutaj nam nic nie daje. Już, znaczy jest, najmniej nam daje w obronie. Czyli to ginie, a to jeszcze walczy. Czyli w okrążeniu na północny wschód od Wałchowa to zgrupowanie jest dożynane. Ono jest bez zaopatrzenia. W tej turze sowieckiej będzie miało już drugi poziom braku zaopatrzenia i pierwszą próbę na kapitulację. Ok, tutaj atak na 3 do 1, plus 1, bo dowodzony przez sowieckiego generała, minus 1, bo jest przez niemieckiego, czyli wychodzi na 0, czyli 3-1, czysty rzut kością. 11 przy 3 do 1. Mamy A1 i sprawdzamy straty dla obrońcy. Różnica jest 5. Na szczęście sprawdzamy dla obrońcy, bo nie ma strat, bo gdyby dla atakującego, to byłaby stratka. Ale mamy A1, czyli odskakujemy sobie gdzieś mniej więcej tak. A Sowieci się wybronili. Ten atak był zrobiony tylko i wyłącznie dlatego, że tutaj stał sowiecki dowódca i ten oddział go zdjął. Tak naprawdę wtedy byłby tutaj bardzo niekorzystny atak, bo na 1 do 2 i dlatego podesłałem stąd te oddziały, żeby wsparły troszeczkę siłą. No ale tutaj obyło się bez większych problemów, bez większych strat. No i idziemy sobie tutaj teraz w okolice Tychwina. Dobrze by było jakoś tak ustawić, żeby tego księżyca nie było widać. Ok, mam nadzieję, że będzie to jakoś widoczne. Dobrze. Dobra, tu mamy dwie bitwy. Podciągnijmy sobie jeszcze Dice Towera na przykład, mniej więcej tak. Mamy tutaj dwie bitwy. I tak, sprawdzamy. Pierwsza Bereda. Tu jest dowodzenie, przynajmniej było, gdzie jest mój dowódca? Nie, tu nie było dowódcy, dowódca poszedł na północ. Tak, czyli tu mamy tak. Tu nie mamy zasięgu dowodzenia, bo jest raz, chociaż nie, a nie, bo ja dobra. Muszę przyznać się do małego oszustwa, przesunąłem towarzysza Korotojewa o jeden heks, dlatego, tylko i wyłącznie dlatego, że on się cały czas wycofywał z tym zgrupowaniem. Generalnie, gdybym pamiętał o tej zasadzie, że są 3 heksa, a nie 4, wycofałbym go tutaj, a nie tutaj. Wycofałem go po prostu na maksymalny zasięg. Także musicie mi wybaczyć to małe oszustwo. Ale właśnie tak to jest. Czyli mamy tak, plus 1 do rzutu za dowodzenie. Obrońca jest dowodzony i sprawdzamy, czy Bereda to zmieni. Zmienił, czyli mamy czysty rzut kością. 1 do 1 bez modyfikatorów. 6. I to jest B1 i sprawdzamy straty dla atakującego i bez strat, bo jest różnica 0. B1. No tu już muszą się wycofać Sowieci. Tu już nie ma co tracić, bo już nie ma za bardzo co tracić. I to jest tak. I to był mój wielki błąd, że zrobiłem ten atak pierwszy, ponieważ powinienem zaatakować tutaj najpierw. Między innymi dlatego tutaj użyłem tej artylerii, żeby odciąć już ten stack, no ale to jest mój błąd, nie będziemy tutaj już cofać tego ruchu, jest jak jest. Plus 1 do dowodzenia, sprawdzamy, Lucky Luke nie dał współczynnika, więc mamy plus 1, plus 2 właściwie, bo nieudany rzut daje nam zmianę modyfikatora na naszą niekorzyść, żeby troszeczkę wyrównać tutaj szanse, czyli mamy 3 do 1 plus 2 do rzutu.
7 plus 2, 9. 9 przy 3 do 1. B1 i sprawdzamy straty dla atakującego i atakujący ponosi stratę. I teraz, we wszystkich tych atakach, tutaj, gdzie mogłem, wykorzystywałem gwiazdki, w związku z tym... Trzeci batalion pancerny ponosi straty. A obrońca musi się wycofać jeden heks. Co niniejszym czyni. I tutaj wchodzą chłopaki. Dobra, tyle mamy z poruchu i walce niemieckiej. Sprawdzamy zaopatrzenie. Niemcy są praktycznie wszędzie zaopatrzeni. Wołchow jest zdobyty, więc to zaopatrzenie już płynie sobie ciurkiem wszędzie bez problemu. I przechodzimy do rundy Sowietów. Tak naprawdę Sowieci nie mieli tutaj za dużo do robienia. Tutaj tyle, co odskoczyli od tych dwóch staków, żeby nie musieć ich atakować. Okopywać się nie mogli, bo się wycofywali po walce. W związku z tym są już w bardzo ciężkiej sytuacji, ponieważ już te dwa zgrupowania będą mogły zaatakować z wykorzystaniem wojsk pancernych, czarnych gwiazdek, ponieważ Sowieci nie są umocnieni. No i tu na północy złapane w okrążenie te dwie dywizje. No w ataku atakują połową siły, więc nie są w stanie tutaj niczego zrobić, jako że są umocnione, bo w tym momencie są umocnione, bo nie uciekały. Postawimy sobie te umocnienia tutaj w ten sposób. Powoduje, że nie muszą atakować. Natomiast no, nie atakują, bo to by była bezsensowna utrata poziomu sprawności bojowej, bo nie wykręciliby tutaj nic powyżej 1 do 4. Także kończymy 30 października i rozpoczynamy 31 października, ruch niemiecki, atak niemiecki, no i potem zobaczymy, co będzie dalej. Ok, 31 października, tak wygląda sytuacja po ruchu Niemców. 12. Dywizja Pancerna, w której służy w jednym pułku Matthias, oderwała się tutaj od nieprzyjaciela. Z tego względu, że no, tutaj już sprawa jest przesądzona, być może będzie trzeba pomóc jeszcze w okolicach Tychwina. Tutaj poza nagraniem jeszcze wyrzuciłem sobie za poddanie się Sowietów, wyrzuciłem 6, więc nie poddali się jeszcze. Na koniec swojej tury będą mieli już poziom 3, o ile do tej swojej tury w ogóle dotrwają. Dwa ataki, pierwszy tutaj na 2 do 1. I tak, Sowieci nie są dowodzeni, my jesteśmy dowodzeni, więc mamy minus 1 do rzutu, więc 2 do 1 i minus 1 do rzutu. 4 minus 1, 3. 3 przy 2 do 1 to jest B2. I sprawdzamy straty dla obrońcy. Ale B2 to jest już... Nie, to jeszcze nie jest koniec. Tu jest 0, więc strat nie ma. To nie jest koniec z tego względu, że tu są 3 jednostki, więc te dwie giną. Ta jedna zostaje, ale ona... Już ma bardzo niewielkie szanse, właściwie zerowe, żeby przeżyć następną turę. Tutaj atak na 6 do 1, Sowieci dowodzeni, my jesteśmy też dowodzeni, bo tu jest dowódca. Jest. Czyli tutaj bez modyfikatorów. Matthias przedziera się przez lasy. 6 do 1 bez modyfikatorów. 8. 8 przy 6 do 1. B2 i sprawdzamy straty. Różnica 3, więc obydwie strony ponoszą po jednej stracie. Tu jest strata. I tu też będzie strata. I teraz trzeba się wycofać dwa. Raz, dwa. I robimy pościg tu. Raz, dwa. I wjedziemy sobie tak. W sumie to musimy wszystko stąd już w tym momencie usunąć.
Tu mamy rozstrzygnięte, więc już tutaj też niewiele ratuje już Sowietów przed klęską, właściwie nic. No i idziemy sobie do naszych dwóch wspaniałych żołnierzy. Spróbuję. No niestety musicie się pomęczyć z tym księżycem. Chyba, że zrobimy jakoś o w ten sposób. Dobra, może będzie jakoś to widoczne. Tak. Dwa ataki. Najpierw sobie zaatakujemy tutaj. Mamy aktualnie mamy plus jeden do rzutu. Mamy plus jeden do rzutu. Ponieważ Sowieci są dowodzeni, sprawdzamy, czy Lucky Luke coś z tym zrobi. Nie zrobi tym razem, czyli mamy plus 2 do rzutu. 4 do 1 i plus 2 do rzutu. 4 plus 2, 6. 4 do 1. B2 i sprawdzamy straty. Różnica 4, więc broniący się ponosi stratę. Bardzo mnie to cieszy. Bardzo mnie to cieszy, bo stracą swój bonus za koncentrację. I musi się wycofać 2 heksy. I tu już jest raz, dwa. I to już są przedmieścia Tichwinu. I my robimy sobie raz. I robimy sobie dwa. I teraz tak. Tutaj na 3 do 1. Jeszcze raz. Plus 1 do rzutu, bo dowodzeni Sowieci. Sprawdzamy, czy Bereda coś z tym robi. Nie robi. Czyli plus 2. 3 do 1 i plus 2. Oj. Będzie bolało. 12. Przy 3 do 1. Rzut na dezorganizację. Atakujący wycofuje się jedno pole i sprawdzamy straty. Jest dwójeczka, więc jeden i drugi ponosi po jednej stracie. I tu będzie tak. I tu będzie... SS-mani już nie mogą ponieść, więc tu będzie tak. A1, więc wycofajmy się na naszą artylerię, żeby jej Sowieci nie stratowali. I dla całego staku, właściwie nie, najpierw dla zwykłych żołnierzy. 5, jedna poniesiona strata to jest 6, niedowodzeni 7. Utrzymali się ISS, 7, 8, 9, utrzymali się, nie ma dezorganizacji. No tu, nie, tu się nie udało niestety, no ale zobaczymy, co Sowieci z tym zrobią. Właściwie mogą zrobić niewiele, tyle co mogą szłychnąć do Tichwina i tutaj bronić go, ich, bronić Tichwinu do ostatniego żołnierza. I teraz jeszcze sobie zrobimy tak, już w czasie nagrania. Sowieci tu się nie ruszają, tutaj. Zrobimy sobie tylko o, pyk. Tutaj. W sumie można siedzieć tutaj na tych bagnach, ponieważ tutaj będzie atak z połową siły, chyba że odskoczą, tutaj zaatakują z całą. Na pewno tak, Mireckow, to jest zmotoryzowana droga boczna, 1/3. Raz, dwa, wyskoczy sobie tutaj. Czy my już z całych sił uciekamy do tych Finów? Chyba tak. Chyba tak, to już będzie tak. Droga boczna, piechota, czyli połowa ruchu, to jest raz, dwa za wyjście ze strefy, czyli jest dwa, trzy, cztery. I tu jest zmotoryzowany, ale on tutaj powstrzyma chociażby te trzy siły. Mirecko sobie odskoczy dalej gdzieś tutaj. To jest ruch zmotoryzowany, więc on tutaj ma autostradę do ruszania się praktycznie po całej tutaj tej długości. Ale tą jednostkę sobie tutaj zostawię. I tutaj ruch Sowietów. I tutaj tak. No nie ma co tutaj już udawać, że jest się gierojem. Zamykamy się w Tichwinie. Te trzy wipiki sobie położymy tutaj. I mamy tak. Po lesie to jest 3. 2, przepraszam, bo to są pozostałe 2, 4 i 6, 2 i 4, dalej nie pójdą i tyle. Tu wchodzi nam trójka.
I sprawdzamy teraz. Rzut kostką, jeżeli wypadnie 1, 2, 3, to oddział się poddał. 3 poddali się. Cześć, czołem, czuwaj. Precz. I tak się kończy 31. A my jedziemy teraz do 32 października. Ruch Niemców, ataki i zobaczymy, jak się sprawy będą miały. Ok, mamy 1 listopada, dzień zaduszny, szczególne święto wszystkich katolików. No i tutaj też będziemy mieli troszeczkę dzień zaduszny. Prawdopodobnie na 99% jest to ostatnia tura, ale jak to pójdzie, zobaczymy. Pierwszy atak tutaj na 8-1, okrążeni ze wszystkich stron. No, praktycznie przy 8-1 każdy rzut daje mi zwycięstwo. Trzeba tylko i wyłącznie sprawdzić, czy się nie poniosło żadnych strat. No ale dobra. Mamy minus 1 do rzutu. Matthias daje nam minus 2 do rzutu. Mamy 5, minus 2, 3. Na 8-1, 3 to jest B4 i sprawdzamy straty dla obrońcy, więc nawet atakujący nie ponosi tutaj żadnej straty, więc to jest tak, to ginie. Tyle, że nas spowolniło, ale zrobimy sobie tak, wy sobie zajmiecie tu. A gdzie jest 12? 12 jest tutaj. I ona wchodzi w pościgu tu. W ten sposób i ewentualnie ten element 12 pójdzie tu. Ale to jest takie już sportowe granie, że tak powiem. Atak na 4-1 tutaj, plus 1 do rzutu, ponieważ Sowieci są dowodzeni. Mamy 9 plus 1, 10. 10 przy 4-1 to jest B1 i sprawdzamy straty dla atakującego. Różnica 1, więc nie ponosi strat. Mamy wycofanie o 1. No i najważniejsza bitwa. Najważniejsza bitwa. Bitwa o Tikwin. Na 5-1. Bitwa o Tikwin na 5-1. Spróbujmy sobie ustawić. Chociaż nie, będzie ciężko. Rzucimy sobie z kubeczka i będzie tak. Najpierw Sowieci są dowodzeni. Tu w tej chwili jest sowiecki sztab. To sobie oznaczmy, że strzelało. W tej chwili jest sowiecki sztab, więc w tym momencie mamy plus 1 do rzutu. I teraz sprawdzamy sobie, czy Bereda zredukuje nam to do zera. Zredukował, czyli mamy bez modyfikatora i Lucky Luke. Nie zmodyfikował, czyli mamy plus 1. Czyli mamy 5-1, plus 1 do rzutu. 5-1 i 10. 10 przy 5-1 to jest B1 i sprawdzamy straty. Różnica 4, nikt nie ponosi strat, a Sowiet ma B1. I Sowiet sobie zlikwiduje tą kawalerię. Więc jeszcze jedną turę się utrzymali. Jeszcze jedną, które się utrzymali. Dobra, i teraz tak, kończymy fazę niemiecką. Niemcy są wszędzie, tak jak patrzę, w zaopatrzeniu. I teraz tak, i teraz Sowieci. Co mogą zrobić Sowieci? Na pewno wycofają się tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery. Ale jak dojdą tu, będą musieli atakować. Więc dojdą sobie tutaj. Ci muszą iść tak 2, 3, dojdą do miasta. Miasto się okopie. Jednostki stojące w mieście się okopią. Będzie tu już teraz trudniej. I Mieretzkow. Raz, dwa, 5. W
sumie on nie ma znaczenia, niech ucieka gdzieś tam, gdzieś tam. 6, 7, 8. Mielecko sobie gdzieś tam pojechał daleko. Dobra, tak nam się kończy 1 listopada. Sowieci są w zaopatrzeniu. Nigdzie na mapie oprócz Leningradu nie ma już Sowietów, nie? Także spokojnie. 1 listopada nam się kończy i mamy teraz 2 listopada, czyli ruch Niemców. I zobaczmy sobie tutaj to zgrupowanko. Kto tu może nam dojechać do Tikhwina teraz? Spróbuję sobie tak złapać. Zobaczymy, jak będzie. Nie będzie chyba za ciemno? Chyba nie. Chciałbym tutaj wam pokazać już teraz taki większy rzut. Mam nadzieję, że będzie to w jakiś sposób widoczne. Dobra. Tu mamy jednostkę zmotoryzowaną. Nie, tu mamy piechotę. Piechota to jest raz, dwa, trzy, cztery. Dojdą do tych. I teraz tutaj mamy 12. Tutaj mamy 12 pancerną. Ona ma 1/3 trakcja gąsienicowa, 1/3. I to jest raz, dwa, trzy, cztery. Cztery. Pięć. Tak się ustawimy. Wy dojeździecie sobie tutaj, a tutaj 12 pędzi co sił na Tikhwin. Potem mamy tak, interesują mnie pełne dywizje. 18 i to są zmotoryzowane. Zmotoryzowana ma 1/4 pobocznych drogach i to jest raz, dwa, trzy, czyli wy jeszcze o jeden i tutaj. Tu nigdzie nie mogę zjechać z dróg, bo tu są bagna, więc a oni mogą tylko po bagna to tylko po drodze mogą brać, więc nie ma tam w ogóle możliwości jakiegokolwiek manewru. Raz, dwa, trzy, cztery. To jest właśnie różnica między zmotoryzowanymi a piechotą. Raz, dwa, trzy, cztery. I teraz tak, bardzo bym chciał podciągnąć artylerię. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Lindemann, niech będzie tu. I tu mamy artylerię. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Załadowana na razie. Tu mamy batalion pancerny. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No dojedzie, dajmy ich wszystkich tutaj w ten sposób. O, jeszcze tych pancernych. Raz, dwa, trzy, cztery, bez problemu dojadą, niech będzie tutaj ci zmotoryzowani. Ci, a reszta plankton niech się pozbiera. Powiedzmy tutaj, już nie będziemy ściągać, więc całe to zgrupowanie ciągnie na Tikhwin i będziemy mieli tak, tu wielką bitwę i tutaj mniejszą bitwę, ale to już sobie policzę tutaj na spokojnie i zaraz się łączymy na bitwę. Choć z drugiej strony to jest dobry moment, żeby pokazać właśnie, jak wygląda takie liczenie do bitew. I mamy tutaj tak, 5, 8, 11, 15... 15 do 3, czyli mamy 3 do 1, 5 do 1, przepraszam,
5 do 1, 6 do 1 za gwiazdkę, 7 do 1 za gwiazdkę, 8 do 1 za gwiazdkę i 9 do 1 za koncentrację dywizji i 8 do 1 za 8 do 1 za obronę w lesie, bo las to jest jedno, tak dobrze pamiętam. Dziwne, żebym o tym jeszcze się tutaj mylił w tej turze w las. Tu mamy 8 do 1. Później sobie będziemy rzucać jeszcze na te modyfikatory. Tutaj jest dowódca sowiecki, więc on daje nam plus 1 do rzutu kością. My będziemy próbowali to zbić, bo mamy tutaj swojego dowódcę. To nam zbije automatycznie, a potem próbujemy sobie zrobić jeszcze minus 1 do rzutu. Dzięki naszym wspaniałym widzom, kawowiczom. I tu mamy tak. W ataku 3, 5, 3, 5, 8, 11. Tutaj gwiazdek nie mogę używać, bo przeciwnik jest umocniony, czyli mamy 11. Jedno przesunięcie za koncentrację dywizji, 11, 13, 15, 19, 23 i drugie przesunięcie i 4, 27. 27 i 2 przesunięcia. Podbijemy lotnictwem, to będzie 29. Do 3, 5, 7. Do 7. 29 do 7. Daje nam to 4 do 1. I tak jak mówiłem, dwa przesunięcia, czyli 6 do 1 i teraz z drugiej strony przesunięcia 5 do 1 za umocnienia i 4, 3 do 1 za miasto. Tak, 3 do 1. To nam daje tutaj 3 do 1. Bonusu za koncentrację dywizji, bo nie ma tam już skoncentrowanej dywizji, czy tam korpusu bardziej. Dobra, i rozstrzygnijmy sobie teraz starcia. Także tak, to naprawdę bardzo prosta rzecz. Tutaj jest atak z lasu i tutaj jest atak z lasu, to nie jest atak z terenu bagiennego, więc nie dzielimy siły atakującego na pół. Najpierw sobie zaatakujemy tykwin 3 do 1 i teraz tak, tam siedzi dowódca, więc daje nam plus do 1, ale mamy tutaj dowódcę, nie mamy, nasz dowódca jeszcze nie sięga, więc mamy plus do 1 bereda i mamy 0 i lucky look. I mamy plus 1. Plus 1 do rzutu przy 3 do 1. 6, 7. 7 przy 3 do 1. I to jest B1. Obrońca musi się wycofać. 1 heks. Ale oczywiście, że tego nie robi. I giną te czołgi. I sprawdzamy straty dla jednego i drugiego. Różnica jest 1, więc nikt nie ponosi strat. I teraz tutaj atak na 8. Dowódcy się zerują. Matthias robi nam minus 1, czyli mamy 8 do 1, minus 1 do rzutu. 9, 8, 8 na 8 do 1. To jest B3. I to jest raz, dwa, trzy i my możemy zrobić, zająć ten heks i pójść o jeden heks dalej w pościgu. I to jest tyle. I to jest tyle, co mogliśmy tutaj zrobić. Sowieci nic nie robią, oprócz tego, że mogą spróbować zrobić w ten sposób. A, jeszcze nie, dobra. Zrobiliśmy tak, ale zrobimy taką małą sztuczkę. Stąd był atak. Tu był obrońca. Poszedł 1, 2, 3. To my zrobimy 1, 2 i zejdziemy sobie tak. Z tego względu, bo możemy ścigać po ścieżce tyle, ile się wycofał, a jeżeli schodzimy ze ścieżki tak, jak on uciekał, to musimy ruch pościg zakończyć. I zrobimy sobie w ten sposób. Co więcej, zrobimy sobie nawet to w ten sposób, że to zrobimy całym stakiem, a tym jednym zrobimy tak. Żeby uniemożliwić temu oddziałowi wejście do miasta i wspomożenie obrony. Bo teraz jest tura Sowieta, on się nie może okopać, bo się wycofywał. Może zrobić najwyżej 2 i 4 i próbować
w ten sposób podchodzi do Tykwinu i w ten sposób kończy się 1 listopada, 2 listopada właściwie. Tak, 2 listopada się kończy i Sowieci są bez zaopatrzenia, ponieważ tu jest strefa kontroli, niezanegowana, więc Sowieci są pierwszą turę bez zaopatrzenia. I tu się kończy, to się kończy pierwszy, zaczyna się drugi. Niemcy dostają posiłki gdzieś tam już na mapie, nie będę tego wprowadzał. Tak naprawdę szykujemy się w tym momencie do ostatecznej rozgrywki, do ostatecznego ataku na Tykwin. Chcę wam pokazać po prostu, jak zajmuje Tykwin, jak to wszystko się tutaj kończy. Ok, tak wygląda sytuacja na mapie. Powiem tak. Tutaj będzie, jakbyśmy nie liczyli, mamy tyle przesunięć, tyle modyfikatorów, że zawsze będzie maksymalnie, tam jak policzyłem z punktów siły, było chyba z udziałem artylerii 71 do 5 około. Ale zanim sobie przejdziemy, to spróbujemy przećwiczyć jeden manewr, którego nie ćwiczyliśmy do tej pory. Spróbujemy zrobić samodzielny ostrzał artyleryjski. Mamy uzbierane tutaj w ataku 9 punktów siły. I to wygląda w następujący sposób. Może wam spróbuję pokazać. Sumujemy siłę naszych punktów artylerii. Tutaj mielibyśmy ten wiersz. Rzucamy dwoma kośćmi, wypada kolumna. Ale modyfikatory tutaj będą dosyć spore, ponieważ jest to oddział, który jest okopany i jest to heks, który jest okopany. Dodatkowo jest to miasto. W związku z tym odejmowalibyśmy od kości 3. Ale mimo to spróbujemy. 9 siły, rzut dwoma kośćmi, odejmujemy 3. Mamy 6 minus 3 jest 3. Mamy minus 1 i kropka. Minus 1 i kropka. A to oznacza, że mamy jedną stratę. A co oznacza kropka? Ok, jest jeszcze inaczej. Trochę wam zamieszałem, więc zrobimy jeszcze raz. Rzut zostaje. Generalnie chodzi o to, że już wam mówię. Od sumy punktów siła, tylko że ta zasada jest przy lotnictwie. Podejrzewam, że ona tak samo obowiązuje przy artylerii, ponieważ te dwie sumy można łączyć. Więc robimy tak. Mamy 9 plus 2, czyli będziemy mieli 11 i teraz musimy odjąć od naszej siły modyfikator terenowy razy 2. Tu jest 1 za okopy i 2 za miasto, czyli 3. 3 razy 2 jest 6, czyli od naszej siły odejmujemy 6, czyli mamy 11 minus 6, czyli na piątce. 5 punktów siły i rezultat 6. I w ten sposób działa samodzielny ostrzał. 5 punktów siły, rzut 6, nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje, a tak myślałem, że uda się chociaż przynajmniej jedną stratę zadać. Ale nieważne. Idziemy dalej. Rezultat tu będzie zawsze 10 do 1 minus wartość obrońcy, wartość terenowa terenu dla obrońcy, czyli 3, bo 1 za okopy, 2 za miasto, czyli mamy 7 do 1. Plus 1 za niemieckiego za sowieckiego dowódcę, minus 1 za niemieckiego dowódcę, więc mamy na 0 i sprawdzamy modyfikatory Matthias, Lucky Luke i Bereda. Matthias daje nam minus 1, Lucky Luke daje nam minus 1, czyli już mamy minus 2 i Bereda wszystko zepsuł i daje nam plus 1, czyli mamy ostatecznie minus 1. 7 do 1, minus 1 do rzutu. 4 przy 7 do 1 to jest B4, 4 hity, wszystkie te jednostki giną, Korotojew pojmany, a Matthias na czele swojego pułku wprowadza swoją dywizję do Tykwinu. I w ten sposób Niemcy opanowują wszystkie punkty zwycięstwa na mapie i w tym momencie gra kończy się zdecydowanym zwycięstwem Niemców. Te dwie jednostki uciekają, sowieckie gdzieś daleko, 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 daleko.
do mamusi, do tatusia. I cóż, przydałoby się kilka słów podsumowania. A więc tak, niespodziewanie, gra jest naprawdę świetna, jeżeli chodzi o klimat. Naprawdę czuć tutaj problemy Niemców z tym, że mogą poruszać się praktycznie tylko i wyłącznie drogami, jeżeli chodzi o jednostki pancerne i zmotoryzowane. Mamy tutaj bardzo dużą rolę piechoty, z tym, że piechota jest na początku gry uwikłana w wojnę pseudo-okopową w rejonie Leningradu, w rejonie wsi Markowo. I tam Sowieci z Niemcami się szachują, dopóki Niemiec nie zagrozi Wołchowowi, bo jeżeli Niemiec zagraża Wołchowowi, może zrobimy sobie tak, walniemy sobie szerszą perspektywę i tak jak pamiętacie, tutaj nad tą rzeczką są rozmieszczone siły naprzeciwko siebie, w wsi Markowo, trochę tutaj, w tym rejonie. I dopóki Niemiec nie zagraża Wołchowowi, te wszystkie siły mogą tutaj stać. Natomiast kiedy Niemiec już wychodzi tutaj na przedmieścia Wołchowa, no to to wszystko musi się stąd zawijać. I to uwalnia te trzy niemieckie dywizje piechoty, które były kluczowe później w rejonie właśnie w walce o Wołchow. No i druga sprawa, tutaj Niemiec puszcza pewne siły na Tichwin i one same być może zdobędą. Tutaj no, wszystko zależy troszeczkę od kości, ale tu Niemiec ma bardzo ciężki teren do atakowania, dużo bagien, właściwie jedna droga, więc nie jest to temat prosty. Gra klimatyczna, scenariusz klimatyczny, trzeba by go przetestować jeszcze na dwóch graczy, nie przeciwko właśnie takiego grania solo, tylko dwóch graczy, w sensie takim, żeby posprawdzać, jak się ma to na manewry, na takie zaskakujące manewry i pomysły drugiej strony. Ten scenariusz mi się podoba, ta gra mi się podoba, czuję klimat, czuję tutaj zimno, czuję tutaj te bagna, jest nieźle tylko i wyłącznie grać. I cóż, cieszę się, że dobraliście ze mną tutaj do końca, zakończyliśmy sobie ten pierwszy scenariusz. Co będę ogrywał następne, jeszcze się zastanowię, jeszcze przemyślę. A za ten odcinek i za tą serię i za to, że byliście ze mną, dziękuję. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia wkrótce. Na razie, pa!